poniedziałek, 15 lutego, rozpoczęły się konsultacje poświęcone koncepcji wyglądu parku na terenie pomiędzy ulicami Putry, generała Andersa i Minkiewicza. W budżecie miasta na ten rok zabezpieczono 200 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację tego miejsca oraz nowe zasadzenia. Zarząd Dróg i Zieleni przygotował taką wstępną koncepcję sposobu zagospodarowania tego terenu i rozpoczynamy konsultacje, które potrwają do 8 marca. Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się, czy ta koncepcja opracowana przez Zarząd Dróg i Zieleni odpowiada, czy nie. Co tam trzeba jeszcze skorygować, poprawić i byśmy chcieli za kwotę, którą mamy w budżecie miasta w bieżącym roku 200 tysięcy złotych, wykonać właśnie takie zadanie, uporządkować ten teren. Konsultacje społeczne potrwają do 8 marca tego roku i zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej. Papierowej. Formularz zgłaszania uwag można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Miejskiego oraz Zarządu Dróg i Zieleni. Oczekujemy na wnioski, na jakieś propozycje ze strony mieszkańców. Proszę o aktywny udział w tych konsultacjach i później, już jak wybierzemy tą optymalną koncepcję sposobu zagospodarowania tego terenu i wykonamy, to kolejny etap będzie też poprosili mieszkańców, może ogłoszę konkurs na nadanie nazwy właśnie temu parkowi, który tam powstaje. Przypomnijmy, że w miejscu, gdzie powstanie nowy park miejski w 2018 roku z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, władze Suwałk wspólnie z mieszkańcami miasta posadziły 100 drzew. To jest taki postulat, który realizujemy z tych wniosków, które pojawiają się od dłuższego czasu, od kilku lat, żeby na osiedlu Północ było więcej zieleni, więcej przestrzeni właśnie takich do spacerów, do odpoczynku, do relaksu. Dlatego też władze Suwałk planują utworzenie w najbliższym czasie kolejnych parków u zbiegu ulic Jana Pawła II i Świerkowej oraz przy ulicy Franciszkańskiej. Przedsiębiorcy oraz samorządowcy z północnej części województwa podlaskiego podpisali wspólne stanowisko w sprawie budowy drogi ekspresowej z Suwałk do Białegostoku przez Augustów, Sztabin i Suchowolę, którą łączyłaby drogi ekspresowe S61 i S16. Ta droga nam jest potrzebna szybkiego ruchu do stolicy regionu, do Białegostoku. Dzisiaj, jak podróżujemy chociażby do Warszawy i często teraz chociażby ja jeżdżę przez Białystok, to praktycznie tyle samo czasu pochłania mi dojazd z Białegostoku do Warszawy, co do Białegostoku z Suwałk. Mimo tego, że tutaj jest znacznie mniej kilometrów. Ruch tirów olbrzymi na tej trasie, a wobec tego uważamy, że jako samorządowcy, również jako przedsiębiorcy, że te dwie drogi ekspresowe powinny łączyć się właśnie w Raczkach, na węźle Raczki. Przypomnijmy, że pomysłem drogowców jest połączenie drogą S16 na trasie Ełk-Knyszyn, dróg ekspresowych S19 pod Białymstokiem i S61 na węźle Guty w sąsiedztwie Grajewa. Dyskusyjną kwestią jest przecięcie drogi z przyrodniczo cenną Doliną Biebrzy, otoliną Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz terenami Natura 2000, na co już wielokrotnie zwracali uwagę ekolodzy. Trasa Via Carpatia po drodze krajowej numer 8 będzie krótsza o ponad 30 km od tej trasy, która jest w tej chwili projektowana, czyli generalnie Knyszyn Ełk, czy tam węzeł Guty, to jest przed Ełkiem w kierunku Szczuczyna, i ponad 30 km. Koszt budowy 30-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej to jest około miliarda złotych, czyli tutaj to jest, widzimy, nawet z punktu ekonomicznego, lepszym rozwiązaniem jest droga krajowa numer 8 i poprowadzenie Via Carpatii po tej trasie. Zapewni to dobre skomunikowanie północnej części województwa ze stolicą regionu, ale też i resztą kraju. To oznacza tańszą budowę i szybszy przejazd oraz mniejszą emisję dwutlenku węgla. Wszystkie te miejscowości jak Augustów, Sejny, Suwałki, Sztabin, Suchowola powinny mieć dobre połączenie ze stolicą województwa.
konsorcjum firm Orange Polska oraz Ruwi S.A. wygrało przetarg na wdrożenie systemu roweru miejskiego Suwer. Firmy złożyły ofertę na blisko 2 200 000 zł na lata 2021-2023. Już wiosną tego roku mieszkańcy Suwałk będą mogli skorzystać ze 160 rowerów, które ulokowane będą na 16 stacjach na terenie Suwałk. Chcemy, żeby nasi mieszkańcy mieli różne alternatywne możliwości w poruszaniu się po naszym mieście. Ścieżek rowerowych mamy coraz więcej każdego roku. Inwestujemy w kolejne trasy rowerowe i myślę, że ten rower miejski dobrze się przyjmie, tak jak w innych zresztą miastach na terenie Polski. Wykonawca dostarczy 160 sztuk fabrycznie nowych rowerów, w tym 142 rowerów tradycyjnych, 3 rowery typu tandem oraz 15 rowerów elektrycznych. To jest zadanie, które realizujemy z projektu gospodarki niskoemisyjnej, transport niskoemisyjny. Kupujemy autobusy komunikacji miejskiej, które wiosną, mam nadzieję, w marcu pojawią się na ulicach naszego miasta. Spodziewamy się teraz na końcu tego dostawy już tych autobusów. Znacznej dostawy, 11 pojazdów przyjedzie tutaj do naszego miasta i pewnie pod koniec marca już nasi mieszkańcy będą mogli korzystać z tych nowych środków transportowych. Oprócz tego w ramach projektu jest wdrażany system dynamicznej informacji pasażerskiej w postaci tablic elektronicznych na przystankach oraz realizowane są remonty fragmentów ulicy Leśnej, Szpitalnej i Daszyńskiego.